Kartacze królowały dziś w Gołdapi. W mieście odbył się bowiem kolejny regionalny festiwal pogranicza Kartaczewo 2012. To tradycyjne, coroczne święto poświęcone popularnym w północno-wschodniej Polsce kluskom z mięsem. Z tej okazji na Placu Zwycięstwa od południa odbywały się wystawy i konkursy. Liczni przybyli goście mogli nie tylko zjeść, ale również wygrać cenne nagrody w Mistrzostwach Świata w jedzeniu kartaczy. Najszybsi w tej dziedzinie okazali się Teresa Berżyło z Gołdapi i Krzysztof Nowacki z Dubaninek. Gotowe? Start! I dobrze, i jemy, i konsumujemy, i przełykamy, i działamy. To jest tak, jak najmniejsze kawałki i łykać, nie gryźć, i wtedy idzie szybko, bo ja jestem stąd i lubię kartacze. Start! No i doping, kochani, doping, gdzie ci wasi faworyci? Gdzie są wasi? Po prostu ja jem szybko, no. To powiem. Ja jem szybko. Praca ma taką, czy jak? No pracuję na budowie. I czasami jest pół godziny zjeść, no to trzeba szybko zjeść. Czasami 10 minut. Były też konkursy dla domorosłych i zawodowych mistrzów w gotowaniu kartaczy. W kategorii restauracji i zakładów gastronomicznych najlepsze w gotowaniu kartaczy okazało się gospodarstwo agroturystyczne z miejscowości Zastawie koło Elbląga, którym kieruje Agnieszka Malinowska. Najlepsza w gotowaniu kartaczy domowych była Dorota Szermińska, Sołtys Grabowa. Mistrzowie postawili na doskonałej jakości surowce i proste przepisy. Najważniejsze to była ta prostota w zasadzie w tym przepisie, czyli powrót do korzeni, do kuchni mazurskiej, staropolskiej. Czosnek, śliwka, majeranek, dobry surowiec, farsz, mięso wołowe i ta baranina plus tarkowane przez panią Alinę własnoręcznie ziemniaki, nie maszynką utarte. No to było właśnie to. Do tego mięsa dodane masełka. I masło, tak, masło do masy, do tego farszu, które nadaje takiej delikatności, puszystości. Jaki jest najlepszy przepis na kartaczu domowy? To znaczy ja wiem, no mięsko łopatka plus troszeczkę boczku, przyprawy, ziemniaczki, tarkowane, gotowane, cebulka, czosneczek, gotowane na wywarze z mięska. Robię tak, jak robię codziennie. Tak, jak robię dla rodziny, tak robię tradycyjnie. Kartaczewo wymyślił i zainicjował przed laty Jarosław Słoma, aktualnie wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Impreza spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem i wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. Marek Miros, burmistrz Gołdapi, nie kryje, że miasto samowolnie obwołało się Światowym Centrum Smakoszy Kartacza, ale zwraca uwagę, że tradycja jedzenia kartaczy w regionie była od zawsze. Swego czasu, już nie pamiętam kiedy, obecny marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, przez 16 lat mój zastępca, znakomity obywatel Gołdapi Jarosław Słoma, wpadł na pomysł, żeby rozpropagować kartacze jako potrawę pogranicza polsko-litewskiego, która od kilkuset lat jest tutaj produkowana przez miejscowe gospodynie i dzięki którym ta tradycja tutaj pozostała. Gołdap trochę samowolnie obwołała się Światowym Centrum Smakoszy Kartaczy. Jeden z barów nosi nazwę Intergalaktyczne Centrum Zjadaczy Kartaczy, także tradycję tutaj mamy. Mamy niewątpliwie najlepsze kartacze w regionie. Stąd pomysł na Kartaczewo właśnie w naszym mieście, w naszym regionie i stąd pomysł na między innymi takie rozpropagowanie i Mazur Garbatych i pobliskiej Suwalszczyzny.